Wy znaleźliście pana, tak? Tak. I gdzie on był? Pod mostem tutaj, ale nie, po prostu sobie stał, tak? Stał, tak? Nie to, że... I co, zapytaliście go, bo muszę dowiedzieć się, co on mówił. Mieliśmy po prostu omegę, że pan jest, bo tutaj załoga pewnie była na miejscu. My dostaliśmy interwencję, to znaczy omegę, że pan tutaj gdzieś w tej okolicy jest. Aha. Po prostu jak już wiedzieliśmy, że to ten pan, no to go wylegitymowaliśmy, tak? I przekazaliśmy załodze sektorowi. Dobra. Witam serdecznie. Ratownik medyczny Marcin Borkowski się kłania. Wie pan, gdzie teraz się pan znajduje? No tak, jesteśmy nad Wisłą. Nad Wisłą, tak? A jaki to jest most? Poniatowskiego. No to widzi pan, że taka interwencja służb, to czym to jest spowodowane, jak pan myśli? Nie mam bladego pojęcia, sam bym się chciał dowiedzieć, o co chodzi. No ale podobno artykułował pan słowo o jakichś myślach rezygnacyjnych. Troszeczkę się mogłem z dziewczyną pokłócić i tyle, ale... No, to aha, to rozumiem, czyli jest pan... Po prostu się przejść i tak naprawdę to tyle. Pokłótni dziewczyną pan jest, tak? No, wie pan co, to mówię, nie było tyle kłótnia, co zwykła sprzeczka. Aha. Mieliśmy się spotkać, ja na nie czekałem na Wileniaku i w zasadzie przyszedłem sobie tutaj, no bo się, no nie powiem, że... Wkurzyłem. Rozumiem. A jak pan się w ogóle tak fizycznie czuje, dobrze? Nic pana nie boli? Generalnie no to na diecie jestem, tak, że jestem głodny, co najwyżej. A to mieliście gdzieś pójść coś zjeść pewnie. No dobra, czyli nic pana nie boli, jest wszystko w porządku, żadnych leków pan nie przyjmuje. Dobra. Bo udzielanie pierwszej pomocy jest proste, tylko nie trzeba się bać i trzeba pamiętać o zasadzie pięciu palców. Kciuk to bezpieczeństwo włas, palec wskazujący to ocena stanu świadomości, halo, słyszysz mnie? Kulec to jest ocena, czy oddycha, czy nie. W dobie pandemii tylko ręka na klacie i liczysz 10 sekund. Jak się nie rusza, uciskasz klatę. Jak się rusza, dobra nasza. Przechodzisz do palca serdecznego, to jest szybkie badanie urazowe. W rękawiczkach dotykasz głowa, szyja, klata, brzuch, miednica, nogi, ręce, plecy. I szukasz krwi, czy nie ma rany. No. I palec najmniejszy to jest pozycja bezpieczna. Układasz na boku, przykrywasz folią i co minutę oceniasz, czy oddycha do przyjazdu pogotowia. I to wszystko. No, trzeba po prostu wbić sobie jak mantrę w głowę, że... Ludzie się boją, nie? No, boją się, no ale to po to jestem, żeby właśnie ten strach wygnać z ludzi. Dobra. Na razie, powodzenia. Trzymaj się, przyjacielu. Hejka. Siema, mordo. Borkoś. Tak jest, witam serdecznie. Nie zmartwiesz? Nie, tak się przyszedłem przywitać. Myślałem, że po Pradze tylko jeździsz. Cieszę się. Zawsze miło spotkać. Do Trzymaj zobaczenia. Się. Miłego dnia, hej. Ale to pani? Po prostu tak. Dobra. Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Dzień dobry. Sytuacja wygląda następująco. Na szczęście więcej strachu niż obrażeń, to mnie cieszy. I tego się trzymamy. Była pani w pasach czy bez? Pasach oczywiście. Którym pojazdem pani kierowała? Niestety. Tym. Była pani kierowcą? Byłam. Ktoś jeszcze był w pojeździe? Nie, tylko jeden pan. Na jeden. Czy osoba druga w tamtym pojeździe? Tam stoi pan. Potrzebuje pomocy? Nie, żadne z nas z tego. Dobra. Co wiem. Stańmy sobie bliżej tej barierki i ja panią tutaj zbadam. Proszę pani, pani mi powie, podczas tego uderzenia straciła pani przytomność czy nie? Nie, nie. Nawet się specjalnie nie zdenerwowałam. Spokojnie. Pani sobie schowa te dokumenty, żeby ich nie zgubić. Bo pani, panią przytrzymały pasy, prawda? Tak, tak. Dobrze. I poduszka się włączyła. Dobrze, popatrzymy na mnie, pana. Nie zamykamy oczętów. Nie. Ja je zasłonię rączkami. Dobra. A pani ma cały czas otwarte. Ja je odsłonię i zobaczę, jak źrenice zareagowały na światło, okej? Okay? Jasne. Super, to ja zasłaniam, pani ma cały czas otwarte. Mam otwarte. Przyzwyczajamy panią do ciemności i działamy. No pięknie, zadziałały symetrycznie, jest okej. Okay. Teraz dotknę panią całą. Poszukamy jeszcze innych obrażeń, dojdziemy też do klatki piersiowej, ok? Dobra, czyli badamy najpierw głowę. Tu coś boli? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Super. Szyjka jest z przodu, ok? Sprawdzimy sobie teraz obojczyk. Jest dobrze? Tak, nic nie boli. Jak będzie bolało, będę krzyczał. Dobrze. Teraz tak, jedna rączka podpięć, druga napięć. Tu naciskam żebra całe? Tak. Całe. Super. Teraz tutaj. Tak. Całe? Całe. Super. Teraz brzuszek. Nigdzie nic nie bolało. Nie. Super. Tylko. Zaraz zobaczę. Tak.
No jest takie typowe zasinienie od pasa. Po prostu pas panią złapał. Dokładnie. Dlatego tu boli. Tak. Tutaj mostek nie jest cały. Tak. Super. Myślę, że bardziej skończyło się tutaj na bólu związanym z tym, że pas panią docisnął. Dobra. Teraz sprawdzę pani miednicę. Nie, pani zdrowo poszło. Nie zabolało to, prawda? Dobra. Teraz sprawdzimy nóżkę. Tu jest ok? Tak. Tu jest ok? Tak. Dobra. Dobrze? Tak. Dobrze? Tak. Dobra. Teraz ramię. Ok? Tak. Dobrze? Tak. Ok? Tak. Super. I teraz sprawdzę pani plecki. Tu coś boli, czy nie? Nie, nie, nie. Nic nie boli? Nie. Super. Nie. Bardzo się cieszę. Kochana, więcej, ja się cieszę, więcej strachu ten. Trzeba pani odsunąć na chwilę maskę, bo muszę zobaczyć, czy ma pani jeszcze wrażenia na buzi. Nie, na twarzy nic nie mam, tylko skrzana jest. Wyszerzyć zęby. Dobra, wystawić język. Zmarszczyć czoło, jakby pani była groźna. Dobra, założyć maseczkę z powrotem. I teraz jeszcze panią zbadam neurologicznie. Proszę mi podać swoje ręce i ścisnąć, jakby pani chciała mi zrobić krzywdę. Super. Teraz ja panią pcham, a pani mnie odpycha. Dobrze. Teraz wystawić rączki do przodu. Rodzina, tak? Dobra. Zamknąć oczy i nie podglądać. I tym palcem dotknąć czubka nosa. Tym? Tak. I teraz tym palcem dotknąć czubka nosa. Super. Otwieramy oczęta. I teraz piętą do kolana. Na pani kluczy rzucę obok. Tak. I drugą piętą do kolana. Super. Bardzo dobrze. Teraz staniemy. Zakręciło się w głowie, jak pani stała, czy nie? Nie, nie. Wystawiamy rączki do przodu i zamykamy oczy. Można otworzyć. Jaka decyzja? Chce pani, żeby przyjeżdżała to karetka, czy...? Nie, no po co? Dobra. Dziękuję panu bardzo. Już zaraz podejdę do pani. Panowie, odwołacie karetkę? Tak. To powiedz, że jest na miejscu ratownik na motoambulansie i zbadał panią. Pani nie zgłasza żadnych dolegliwości. Jasne. Dobra? Super, dobra, bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Oczywiście tak. Jeżeli w przeciągu doby pojawiłyby się zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, mdłości, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, to zgłaszamy się na najbliższy SOR. Jeżeli sytuacja byłaby nagła, dramatyczna, zaczęłaby pani tracić świadomość, no to rodzina woła wtedy zespół ratownictwa medycznego. No tak, to jest logiczne. No tak, ale w tym przypadku na to proszę zwrócić uwagę. Dobrze? No, no bardzo dobrze. 70, 80 tętno. Zaraz sprawdzimy, czy zgodne urządzenie z tętnem na rączce. 97 saturacja. Fajnie. Nawet pani nie za bardzo nie przyspieszyło tętna to nie, zdarzenie. Nie, ja spokojnie. Jest pani twarda kobieta po prostu. No niestety. Cieszę się bardzo. Ja też. Dobrze, tylko to są tylko rzeczy materialne. No, to ja już szkoda, nie przeszkadzam. Od ja ojca. Zabiorę ten swój. Bardzo a jeszcze zapytam pana. Za pomoc. Pan witam pana. Witam. Ratownik medyczny Marcin Podkowski. Pan był w drugim aucie. Dostał pan w bok czy tył? W bok. W bok. Tak. Czy coś pana boli? No trochę ręka mnie boli, ale to nie, to nic nie przeszkadza, no wie pan, ja przy kostce brukowej pracuję to tak. Gdzie? Przy kostce brukowej. No to przy kostce brukowej to łapa jak kielnia, jak to mówię. Dobra, tu stawy wszystko ten, ruchomość nadgarstku zachowana. A nie, dobrze jest. Czy jest ok, pan nie potrzebuje pomocy. Jest ok. Dobra, zdrówka życzę. Bardzo. Wiecie, proszę mnie w Czechach, bo mówi, wie pan co mówi, smutki, zostaje szlak. Witam serdecznie, ratownik medyczny. Witam. Co się stało? Spadła pod Mercedesa. Siedź sobie, siedź. W tą stronę ją uderzył. Pan mnie przetrącił. Samochodem. Aha, no. Aha. I wie pan, no ja muszę zerwać, żeby, bo ja nie wiem, to jest dziecko, ja... Dobrze, spokojnie, wszystko załatwione. Super.
A jak się czujesz, powiedz? Dobrze. A coś cię boli teraz bardzo? Noga. Nóżka cię boli, tak? Tak. A jak się przewróciłaś, straciłaś przytomność, czy nie? Nie straciłam. Pamiętasz wszystko? To... Nic mnie nie boli, a nie serce. Dobrze, słuchaj, będzie fajnie. Myślę, że tylko na otarciu się skończy. Już jest zespół pogotowy. Jeszcze raz? Zabandażują mi nogę. A nie, no czuć taka potrzeba. Pokaż, gdzie tutaj cię boli ta nóżka? Tutaj. Tutaj, dobrze. Kość jest cała, super. Dobra. Cześć, witam cię serdecznie. Słuchaj, dziewczynka potrącona przez samochód, ale tylko tyle, że się przewróciła i zaraz wstała. Zgłasza tutaj ból nóżki. Kość cała, to myślę, że tylko jest zbita. Źrenice symetryczne, nie straciła przytomności. Myślę, że można ją teraz powrótku do was przy ten... Zostanie, porozmawiam z rodzicami. Dobra, dobra, to chodź kochana, chodź. Chodź do karetki z mamunią i zaraz ten. Tutaj pan ratownik zobaczy jeszcze i będzie do... Super. Dobra, mama też wchodzi. Co mamy? Aha. Dobra, a jak tam sytuacja z pogotowiem? Problemy są? Powiedziała dyspozytorka, że 2 godziny około 2 godzin. No niestety. No, domyślamy się, tak? No ale widzisz, musimy coś mieć, żeby go przyjęli na izbie, tak ewentualnie. Ja bardzo żałuję. Od tego jesteśmy, żeby pomóc. Zaopatrzymy mu te zranienia. Okryjemy go kocem. Proszę panu, proszę powiedzieć, pan się potknął, czy pan zasłabł? Potknął się pan, tak? Tak. Rozumiem, dobrze. Ale ma pan rozcięcie na nosku i pod okiem, wie pan? Tak. No. Ale nie ruszamy główką, nie ruszamy główką. Ciężkie życie, prawda? Tak. Nie ruszamy główką, nie ruszamy, ja sobie sam poradzę. No. Dziękuję. Ma pan jakieś uczulenia? Nie. Jakieś leki pan przyjmuje na stałe? Nie. Operacje, choroby? Nie. Cukrzyca? Tak. To pojedzie pan do szpitala w celu dalszej diagnostyki, dobrze? Dobra. Super.